Mamy 16 marca 2019 roku, sobota. Jesteśmy po nabożeństwie w naszej kaplicy w DPS-ie. Ksiądz już tam jedzie przed osiedle na poświęcenie naszego nowego osiedla. Panie Mietku, zapraszam. Trzeba było wywieźć informacje. Uroczystości. To ja już idę, otworzę bramę. Idziemy na nasze osiedle. Ksiądz już tam jest. Pan Władek też już idzie. Panie Władku, tam podgięłem, także łatwiej się teraz otwiera. Otwieramy, bo ksiądz już idzie. Już tak. Chodźmy, panie Władku. Dobry, panie Władku. I są tu pszczoły? No, bardzo duże pszczoły, jak ksiądz widzi. Bardzo duże pszczoły. Proszę. 10 budek no. Kupił pan dyrektor. Twierdzi, że sponsor. No, proszę. Znalazł sponsora. No. 8 budek kupiłem ja ze sponsorów datków i tu są wypisani. Basia kropka, to są osoby w internecie. To jest kropka to nazwisko? Nie, po takim jest... występuje w internecie na YouTube. A, ja myślałem, że to imiona kotów są. Nie, w tym filmiku. Nie, Krysia to też taka pewna pani, nie będę mówił skąd, nie, bo sobie tam za tego nie życzyła, nie, żeby zbyt publicznie. Także jest. Taborety mają koty, że można siedzieć. Jeszcze proszę księdza, będą postawione dzisiaj te pieńki tutaj, przed. I będą rozstawione, ale jeszcze nie mam koncepcji, także może ktoś mi ewentualnie zaradzi, jak też te wkomponować, żeby mogły sobie chodzić, jak i mieć koci gaj. Nie? To w taki szałas postawić, że one tam się mogły skryć i schować. No właśnie. Że mogły wejść w szczelinę sobie, w środek, tak, tak. Kołem, koty jak lubią wigwam, właśnie. Taki indiański ten. Tak, koty lubią właśnie takie to szczeliny. To modlimy się. Dobrze. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Modlimy się. Pobłogosław, Panie Boże Wszechmogący, to miejsce, aby w nim trwały zdrowie, czystość, moc zwycięska, pokora, dobroć i łagodność, pełnia prawdy i oby wszędzie składano tu dzięki Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, dbając o Boże stworzenia. A to błogosławieństwo niech pozostanie na tym miejscu i nad tymi, którzy tu będą pracować i dbać o zwierzęta, teraz i na wieki wieku. Amen. Amen. Pomódlmy się o opiekę Matki Bożej nad tymi, którzy dbają o stworzenia Boże. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Pomódlmy się także za tych, którzy będą się opiekować tymi zwierzętami.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, jak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pomódlmy się za pomysłodawców i dobroczyńców tego dzieła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gratulujemy. Dziękuję. Tak, dziękuję. Bóg pomysłów i tutaj. Bóg zapłaci. Tu jedzenie rzucacie dla tak, ptaków. Tak. No, no. Rozdrabniamy im i one sobie wybierają mięsko. Nie? A no właśnie. A później to... To ja w talerz im wlazłem. No. Pawełku, znowu weszłeś. Znowu? No. O matko. I koty wiedzą, że mają tu chodzić? O, wiedzą. Proszę księdza, jeszcze chciałem pokazać, że na przykład, o tutaj, widać, nie? Są drzwiczki takie. No, i to jest kwarantanna. I jak one wejdą, to w ten czas jest o wiele cieplej, prawda? I tu można wejść i wyjść. I wyjść. I tu jest drugie. No. I teraz jak dostanę te pieniądze, które tam jest ta trzynastka, to kupię jeszcze 16 sztuk i zamontuję wszystkim tak, żeby zimą było cieplej. Proszę ksiądz zobaczyć tutaj. No. Leży sobie kotek. A leży, że w szklarni. To jest, wszystkie kotki mają imiona. To jeszcze urośnie. No. Wszystkie kotki mają imiona. To jest pięciogwiazdkowy. To jest tego. Bari, to jest Basiorek. Wiewiórki. Lis przychodzi. No, przychodzi lis. Widziałem filmik, no. I bawi się, prawda? Także jeszcze raz Bóg zapłać za wszystko. Tak, no bo lis to tak, jak się cieszy, to niego chodzi. Pan zatrzaśnie zamek. Dziękuję panie Władku. W imieniu kotków. Myślałem, że będą opory. Nie, nie.